16 lutego młodzi lekkoatleci ze szkół w Łodzi i województwie łódzkim wystartują w Atlas Arenie obok utytułowanych gwiazd sportu w mitingu Młody Orlen Cup o puchar Caroline Lefrak. W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja, na której zostały przedstawione szczegóły dotyczące tego wydarzenia. W spotkaniu wzięli udział Sebastian Chmara, wiceprezes PZLA oraz Lech Leszczyński, dyrektor Orlen Cup 2017. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Patrycja Holsztyńska, dyrektor Fundacji Caroline Lefrak oraz młodzi lekkoatleci ze szkoły podstawowej nr 79 w Łodzi. Dzisiaj naprawdę trudno sobie wyobrazić właśnie ten wielki meeting bez meetingu dla dzieci, bez młodego Orlen Cup o puchar właśnie Fundacji Caroline Lefrak. Bardzo się cieszymy, że Fundacja nam pomaga przy przeprowadzeniu tej imprezy. Wiemy z poprzednich lat, że to jest dla dzieciaków wspaniała zabawa, a potem, kiedy już opadną emocje startu w godzinach porannych, oni przychodzą i widzą mistrzów olimpijskich, świata, Europy w rywalizacji dorosłej, choć te poranne emocje nie są wcale mniejsze niż te popołudniowe. I tak jak będziemy zapraszali Państwa na 17, na wielki meeting leczny, zapraszamy też na 9 rano, 16 lutego, żebyście Państwo zobaczyli, jak świetnie dzieciaki bawią się lekkoatletyką. Ta impreza, Młody Orlen Cup o puchar Fundacji Caroline Lefrak, jest dla nas wyjątkową imprezą. Cieszy mnie to, że już po raz trzeci możemy gościć w łódzkiej Atlas Arenie. W tym roku bardzo nam miło, że możemy współpracować z tak dużą firmą jak Orlen i bardzo dziękujemy za taką możliwość. Ta impreza jest dla nas wyjątkowa ze względu właśnie na to, że łączy jak gdyby nasze dwa główne programy, czyli rozwój tej lekkiej atletyki wśród dzieci poprzez organizację takiej imprezy, ale również łączy jak gdyby z tym programem, z rozwojem zawodników, którzy już później osiągają niesamowite wyniki na arenie międzynarodowej. Impreza jest tak skonstruowana, że rano ci zawodnicy Ewa Swoboda, Konrad Bukowiecki, Piotrek Lisek w tym roku, których zobaczymy na popołudniowym meetingu, przychodzą rano i kibicują właśnie tym młodym sportowcom, zagrzewają ich do walki, robią sobie z nimi wspólne zdjęcia, rozdają autografy, co jest niesamowicie ważne dla dzieci, a później po południu właśnie ci młodzi sportowcy przychodzą i mocno trzymają kciuki i kibicują Ewie, Konradowi, Piotrkowi czy innym naszym zawodnikom. Nasza fundacja oczywiście organizuje różnego rodzaju imprezy i podejmuje inicjatywy, ale aktualnie mamy jeszcze takie dwa programy, które utworzyliśmy. To jest program z zeszłorocznych środków, które udało nam się zebrać z 1% podatku. Stworzyliśmy program Wydajecie 1%, my dajemy 200%. I ze środków, które zebraliśmy w zeszłym roku, dołożyliśmy dwa razy tyle i ufundowaliśmy dofinansowanie na sprzęt sportowy dla szkół. Wybraliśmy 6 szkół i klubów sportowych z Polski. W tym momencie właśnie w miesiącach do kwietnia będziemy przekazywać to dofinansowanie. No i oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby przekazywać 1% podatku na naszą fundację. Doceniamy to, że nasza młodzież chce oglądać tę imprezę, że zapełnia trybuny i w tym roku także mamy ofertę dla młodzieży, szczególnie dla młodzieży szkolnej. Proszę Państwa, jeśli ktoś pokocha sport w wieku szkolnym, to będzie go kochać dozgonnie, obojętnie, czy będzie wielkim mistrzem, czy będzie zdobywał sukcesy olimpijskie, czy też będzie uprawiał sport rekreacyjnie, czy też pozostanie kibicem sportu. To będzie na pewno miłość dozgonna, dlatego tak bardzo cenimy to, żeby młodzież już w tym wieku miała świetne wzorce, żeby miała możliwość oglądania sportu na najwyższym poziomie, takim właśnie, jakie gwarantuje Orlen Cup. Dlatego tradycyjnie już, bo tak jak w poprzednich edycjach, przygotowaliśmy pulę biletów dla młodzieży szkolnej. Będziemy je rozprowadzać w łódzkich szkołach. Dla grup zorganizowanych będą to wejścia gratisowe oczywiście. Chcielibyśmy poznać, jak odbieracie, jak wspominacie tą zeszłoroczną rywalizację. Gosiu. Było bardzo świetna zabawa. Super dzieci się bawią. Rywalizacja, konkurencja. No i najfajniejsze wygrywanie zawodów i przyjemna zabawa. Aleksandrze? Na pewno wielkie doświadczenie. Na takiej trybunie, na takiej hali zawody, uczestniczyć w nich to jest jednak wielkie emocje. No i właśnie sukcesy, jak się zdobywa, to
czuję się bardzo, bardzo fajnie. A w których konkurencjach szło Wam najlepiej? No, myślę, że najlepiej czy nam jako szkole, to myślę, że... Tobie, którą ty byś wybrał na tą skoku z wyż. Ja najbardziej lubię sztafety sprintersko-płotkarskie. WF-iści, no naciskają na to. No i co każdy WF ćwiczymy właśnie do Orlen Cup